Twoje włosy są podobne do tego makaronu, nie? Pokaż. Moje włosy. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American, moi drodzy. Kontynuujemy ten ciężki czas, kiedy nie możemy wychodzić na siłownię. Zamknęli nam wszystkie siłownie i co teraz robić? Otóż no, trenować. Trenować gdzie? Trenować w domu. W ostatnim odcinku pokazałem wam trening klatki piersiowej i tricepsów, chociaż no to tak triceps w mniejszym stopniu, ale wiadomo, że cały push, no to później ręce wymiękają i dzisiaj pokazuję wam kontynuację. Zrobimy taką serię 3 odcinków, więc dla wszystkich fanów treningów, jeżeli komuś się podobają takie materiały, to na wstępie rzućcie łapę do góry, zamieńcie czerwony przycisk na szary, ponieważ takie materiały nie zdarzają się zbyt często i wiecie o tym. Niemniej jednak, dzisiaj i kolejny odcinek to będą odcinki treningowe i to jest mój plan, to nie jest coś, co wam pokazuję na takiej zasadzie, żeby wam powiedzieć, jak ćwiczyć i co tam wam proponuję, tylko po prostu pokazuję wam swoje treningi, to co robię na bieżąco. One mogą się zmieniać, kolejnego dnia mogę dodać coś więcej, coś odjąć, coś zamienić, ale na daną chwilę tak to wygląda. No i w tym odcinku musiałem rozdzielić trening brzucha z treningiem nóg, a zobaczycie dzisiaj nogi i brzuch, tylko że podzieliłem to, ponieważ nie zdążyłem, zacząłem za późno nogi i w efekcie końcowym musiałem później brzuch zrobić kolejnego dnia. To wszystko ogarniecie w tym odcinku, także miłego seansu do oglądania. Tak, do zobaczenia za chwilę. Już lecimy. Tak siedzę i patrzę w lustro, że normalnie włochy z nosa jak krzaki żywopłot wystają. Trzeba by przyciąć chyba, nie? Tak teraz siedziałem, właśnie mam czerwoną twarz, bo próbowałem wyrwać, wyskubać sobie, tak palcem złapać, ale to jest najgorsze, co może być. Od razu się kichać. To nie będę tego robił do kamery, bo obrzydliwe. Kolejny dzień, asystentka. Co jest taki zapakowany? Wszystko mam ze sobą. Rozdzieliłaś mnie i moich. Chciałam zapiąć pasy, ale... Jako asystentka nie radzisz sobie, jako asystentka. A już się zwolniłam wczoraj. Nie, to ja cię zwalę. Nie. To mnie obejmuje teraz, czy? Tak. I nie jestem ciemny, czarny? No zawsze jesteś. Skandaliczne. W stosunku do ostatniego, tak odnosząc się do ostatniego treningu, to jeszcze czuję po tym efekty. Naprawdę robiąc same pompki, nie musicie w zasadzie, to jest tak jakbyście planka trzymali cały czas. Brzuchy na zachwasie mam potężne, nie? Teraz będziemy lecieć na plac do street workoutu, potrenować sobie na dworze. Taki wiecie, odizolowany park. Teraz czekamy na Karola w dreadach. No i się zabieramy. Co ty mi tu nagrywasz pod chatą? Co ty mi tu nagrywasz? Masz strój na siłowni. Chcesz jeździć? Cześć. Cześć. Nie chciałem. Szybko wszedłeś. Jak twarz spadniesz, to aż tak się nie zatrze, bo guma, nie? Tak, to nie pierdam. No, lepiej ci teraz. No, wyżej tak stań. Tu. O tak! Aha, on to tego co chciał najbardziej, nie? Znaczy, ale zawaliło chyba w palce, co? Co za gówno? O tak! Dobrze! To dawaj 12. Ale zróbcie synchro takie ładne. Ja już nie mogę. Nie ma nie mogę. Ej. No to musisz przejść. Dawaj, do 12. 10. Oddycha, jeszcze 2, mocno, ciągnij. Nie mogę ci wiele. 10. Dobra, dyszka, ale nogi kopane, ale jak na pierwszy raz po pół roku też liczę. Weź sobie jeszcze kozackie, nie, bez przypraw. Zupki chińskie, naprawdę, to jest kozackie. Moda dzieci lat... tak, moda dzieci lat 90. Zupki chińskie. Nie jadłem... Nie miałem w budzi makaronu z zupki chińskiej chyba przez 8, no naprawdę bardzo długo, nie pamiętam kiedy. Twoje włosy są podobne do tego makaronu, nie? Pokaż. Moje włosy. Jak mnie mama chciała oszukać, bo byłem mały i jadłem bardzo dużo zupek chińskich. Tak, do bulionu wrzucała normalnie makaron, a ja to chyba kupowałem. Więc tak mnie ratowała dupę. Ten makaron sam sobie jest spoko. Wiecie... Oj. Powiem wam, że udało mi się stworzyć coś, co naprawdę wygląda jak kolczuga. W sensie jest lekkie, przelotne, przewiewne, ale jest jak kolczuga i chroni. Na przykład teraz dzisiaj będę robił nogi, zaraz zobaczycie. to nawet jak zakładam kamizelkę, nic się nie ociera, nic nie szoruje. W każdym razie będę update'ował z czasem, bo na razie to nie ma co więcej mówić. Trzeba to poprać, zobaczyć jak się zachowuje i tyle. Parę okrążeń dookoła budynków na rozgrzewkę i zjeżdżamy do bunkra. Niesamowicie ciężko i niewygodnie się vloguje z kamerą 3 kg w łapie. Na pewno zastanawiacie się, skąd od ostatniego czasu dorwałem stojaki, no więc historia jest bardzo prosta. Z okazji kryzysu, tak, no to musiałem się posilić, właśnie szukałem stojaków. W ostatnim odcinku widzieliście, że mówiłem, że szukam stojaków, potrzebuję mieć na czym ćwiczyć. No i odezwał się do mnie jeden z widzów, mieszka niedaleko, no ja jestem z Gdyni, tutaj z Pruszcza Gdańskiego, także podjeżdżam jeszcze, póki mogę, póki można jeździć, odkupuję, żeby nie było, kasa tak, wolna, tak, także odkupione. Więc mamy stojaki i będziemy mogli robić już nogi, przysiady, także to jest cała historia tych stojaczków, skąd się wzięły właśnie w mym bunkrze i wracamy do odcinka. Także wiecie, jeżeli macie coś dla mnie, to chętnie przygarnę. A jeżeli macie coś dla mnie do recenzji i chcecie podrzucić, to chętnie zrobię, bo siedzę w domu i mogę robić wszystko. To umówmy się tak, że trening nóg nie jest czysto kalisteniczny oczywiście, bo to już nie ten level. Żeby trzymać budowę nóg potrzeba trochę ciężaru, nie? To jest co innego jak macie 80 kg wagi czy 100, tak jak ja, i sobie robicie pompeczki i wtedy klata cierpi niezależnie, bo to jest mało mięsień, nogi są duże, dlatego potrzeba więcej ciężaru. Ja mojego nakładu będę używał dzisiaj około 100 kg, zobaczymy jak to wyjdzie. Przysiady, wykroki, może pistol składy, których dawno nie robiłem, coś na dwójki i łydeczki, nie? Tak rzetelnie, bez brawury i trochę brzucha. Chociaż jeszcze trzymam je troszkę po pompkach, po samych plankach z ostatniego odcinka. Upa. Co? 20, 13, 7, 5, czyli 40, te dwa razem to jest 20, czyli 80, 90, gryf, 10 kg i 100 kg. 100 kg. Czyli tak, mówię teraz do Was w czasie przeszłym, w czasie teraźniejszym, bo tu jest live, także nagrywam w międzyczasie live'a, ale zrobiliśmy przysiady. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, to są po prostu wykroki, za dużo nie będziemy robić. 60 kg na wykroki, to jest to samo co robię na siłowni normalnie. I lecimy z temacikiem. Tak się nagrywa, tak wygląda vlog za kulisami, moi drodzy, tak to wygląda. Kamera i jestem sam, ale widzę Was swymi oczami tutaj, tak. Jak coś live na Instagramie, AJ The Polish American, subskrybujcie, followujcie, tak? Z nadzieją na szansę ponownego odetchnienia. Jeżeli chodzi o nogi, robiłem 10 powtórzeń. 4 serie, 100, 100, 100, 110, nie, 4 serie po 100 i chyba 5 110, ale nie chcę oszukać. Powiedzmy 3 serie po 100 i 4 110, zostawiam 60 kg na wykrokach, robię 4 serie, wykroki po 12 na nogę, czyli 12, 12 to jest jedna seria. Tutaj taka impreza, bit leci, dobra muza, więc wiecie, może mnie nie być słychać. teraz normalnie bym robił żurawie, ale asystentki nie ma, więc nie ma kto trzymać nóg. Zwalniam cię. Wjeżdżam, będę się trzymał tutaj rękoma i jedną nogą będę robił coś takiego jak ćwiczenie na, powiedzmy, na pośladki. Zaraz to zobaczycie, zaraz to wszystko zobaczycie. O, śmierć! Taka by była, Jezus Maria. Powiem wam tak, pierwszy raz to ćwiczenie robię, coś musiałem wykombinować, bo nie miałem gdzie zablokować nóg. Genialne, naprawdę bardzo dobre. Jeszcze później pokombinuję sobie z gumami, jakby co zrobić, jak zaczepić gumy, żeby bardziej dociążyć te dwójki. Ale naprawdę mata, ciężarki, żeby noga się nie ślizgała, bo jestem na kafelkach. Tutaj zablokowałem też ciężarkami statywy, te stojaki i sztywno sztanga. No i naprawdę robi robotę. Musicie bardziej wychylać się do przodu, po prostu wyjeżdżać w tej płaszczyźnie. Przód, tył, tak się przemieszczać. I wtedy dwójką przyciągacie jak na biceps, zginacie łydkę i pracuje wam dwójka. Ale później też dopinacie, im wyżej dopniecie, tym później pośladek mocniej pracuje. Patrzcie. Zawleczka, 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 zawleczka. Wszyscy piszą zawleczkę, ja mówię, o co chodzi. A to taki numer, on bym zginął na vlogu, na live'ie. Dla wszystkich, którzy nie mają ciężaru w domu, ale mają gumy. Mała alternatywa, coś takiego. Zaczepiacie gumę i próbujecie nie rozwalić mieszkania. Czyli proponuję przyczepić tą gumę do czegoś stabilnego, bo ja tutaj musiałem się nakombinować, żeby nie zniszczyć niczego i siebie. Także też dobre. Patrzcie, tak rozkminione, że łokcie opierają się o stojaki. Podpieram się, żeby mieć równowagę i jej nie stracić. No i robię wspięcia, więc stoję na stopkach. Mam większy zakres ruchów w łydkach. No i możemy cisnąć łydeczki w taki sposób. 4 serie po 20, a jak nie możecie, to bez ciężaru. I to tyle, jeżeli chodzi o nogi, nie?